ja każde zawody biorę na poważnie, bo po to są zawody, żeby walczyć i zdobywać punkty i zbierać doświadczenie, to jest najważniejsze, więc do każdych zawodów podchodzę na poważnie i staram się zrobić jak najlepszy wynik. Przeważnie mam takie trzy silniki bardzo fajne, co jadą, więc mam sprawdzone i przeważnie nie muszę ich testować, więc to zależy tak naprawdę, może bardziej na początku sezonu. Po to są, żeby testować, to po to są tak naprawdę treningi, żeby testować, a tutaj no jeżeli już mamy jakby sprawdzony silnik, no to dlaczego nie na zawody i go jeszcze bardziej sprawdzić, żeby się upewnić, że na przykład jest dobrze, więc to na pewno? Nie, dzisiaj nigdy nie sprawdzałem, w sumie podeszłem na luzie sobie do tych zawodów, ostatnie zawody, więc nie było żadnej spiny. No i fajnie wyszło. Myślę, że no dużo było zawodów na plus. Znaczy każde zawody gdzieś tam w sumie są moim zdaniem na plus, tylko trzeba wyciągać z każdych zawodów wnioski, więc żeby iść dalej. A ogólnie no sezon moim zdaniem dla mnie dobry, więc wiadomo, mogło być lepiej, zawsze może być lepiej, ale jest dobry i był dobry i tyle. I z tego się bardzo cieszę. Jeszcze sobie wszystko przestudiuję po sezonie wszystkie zawody, co jeszcze poprawić, co jeszcze muszę poprawić, co było tam ok i tak dalej, także czeka mnie na pewno dużo pracy. Drużynowo fajnie wyszło to wszystko, a indywidualnie to trochę się nie potoczyło, bo ten brązowy kask też w takich warunkach to 12 biegów odjechane, każdy stracił punkty i to mogłoby się inaczej wszystko potoczyć do 20 biegu. A tak, no to ciężko mi powiedzieć, jeszcze nie skupiałem się na tym, muszę przemyśleć i to wszystko przeanalizować, ale myślę, że taki średni ten sezon. Dzisiaj akurat ostatnie zawody były jako zawody, a tak jeszcze będziemy do końca października będziemy się trenować, jak pogoda pozwoli, także jeszcze troszeczkę pojeździmy. Ja jeszcze mam ostatni trening przed sobą i odpoczywam z ręką.